Hej, 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 witajcie serdecznie z tej strony Small Big The Player. A to jest Hej, chyba chodź a tu, to jest tylko najprawdopodobniej dyskretnie. 16 odcinek z gry LEGO Star Wars Przebudzenie Mocy. I w tym momencie znajdujemy się w bazie duchoopodu na planecie Dekar. Możecie mi napisać nazwę w komentarzach, byłbym bardzo wdzięczny. No i cóż, w tym odcinku zaczniemy sobie robić właśnie tą planetkę. No i tak, jeśli chodzi właśnie o nią, to mamy tutaj 6 karbonitowych klocków, 42 złote, w czym dwa zdobyte i ileś tam tych różnych misji, duchoopodu i innych. Dokładnie tak. W takim razie myślę, że sobie w tym odcinku coś tam zaczniemy robić i więc nie wiem, w sumie może po prostu po kolei coś jest najbliżej, albo coś jest w sumie najdalej. Wyścig, który mam gotowy, jakiś jeden, o wyścigi. W sumie fajna rzecz. Dokładnie tak, dokładnie tak. Okej, Mam tutaj nadzieję, mamy. że pozostałym udało się uciec ze statku. Kto by pomyślał, że misja abordażowa na wybuchającym statku spadającym na planetę pokrytą kwasem aż tak się pogmatwa? Tam była jakaś misja ogólnie, ale już wszystkie misje chyba zrobiliśmy, jeśli nie mylę. W takim razie dobrze. No i tutaj powinniśmy zdobyć właśnie złoty klocek. Tylko chwilowo jeszcze nie wiem jak, ale może zaraz się dowiem. Więc. O, mogę coś tutaj budować teraz. Więc myślę, że za chwilę powinien być on właśnie nasz. Więc tutaj potrzebny jest nam oczywiście, jak wygląda ta postać, jeszcze zobaczę. Pampa, o, ale elegant, ale fajna. Dobrze, w takim razie świetnie. No i potrzebny jest nam tutaj właśnie BB-8. No i zobaczmy, czy mini zestaw znaczy się oczywiście. Złoty klocek będzie za chwilę nasz, czy jeszcze nie. Zaraz się przekonamy, jak na razie po prostu utrzymajmy, w sumie to zrobiłem, do uwagę. I powinniśmy właśnie za chwileczkę dostać ten złoty klocek. Czy tak się dzieje, czy nie? Dokładnie tak się stało, więc pierwszy złoty klocek w tym odcinku został właśnie przez nas zdobyty. Więc myślę, że bardzo fajnie. W sumie nie będę tutaj tego wszystkiego dzielił, będę to po prostu robił tak jakoś po kolei. Kasy mam całkiem sporo, to jest bardzo fajny plusik w tym Mogłem momencie. Mam wiedzieć, że ogólnie na tą praca dla chwilę wyższego porządku marnie się skończy. Chyba od początku kiepsko to wyglądało. 2 miliony 400. To sobie chwilowo odkupywanie postaci ogólnie z tych, co mam, odpuszczę. A będę dalej kasy zostawię na postacie właśnie te z tej planety, a stąd odpuszczę. Chociaż tutaj jest ich ogólnie dosyć mało. Albo kupię ciebie i kogoś mogę jeszcze. Tego nie mogę. Tutaj też niezbyt. Tu zablokowany Han Solo jakiś. No, nie, no cóż. O, tu wezmę ciebie. A to sobie mogę jednak kupić, bo ich tu praktycznie nie ma wcale. Aha, no to powiedzmy, że to jest właśnie większość właśnie z nich. Tutaj zablokowane. Tutaj. I w takim razie, dobra, dobra. Więc można lecieć dalej tam, gdzie mamy złoty klocek. O, dokładnie tutaj. A to łatwa sprawa, łatwa rzecz, więc można zdobyć od razu na początek. Fazma jest na górze, pamiętam. Fazma, gdzie jesteś? Nie wiem, ale tutaj, elegancko. I od razu złoty klocek powinien być nasz. Tak się dzieje? Na pewno. Właśnie tam lepiej niżej właśnie strzelać. Okej, kolejny złoty klocek jest nasz, więc myślę, że można iść dalej. Ogólnie tutaj chyba jest jakieś. A, tu mi się otworzyło. O, proszę bardzo. Tu mamy karbonitowy klocek, jeśli się nie mylę, więc czemu miałbym go nie wziąć? Czemu miałbym go nie wziąć? Dokładnie tak, zobaczmy, czy to. Tak, on nawet już tam leży tutaj praktycznie przy nas. Więc karbonitowy klocek też jest nasz. Ta, nie, ale ja wiem, jaka postać jest. A widzieliście? Tam była jakaś postać taka. Zaraz zobaczymy, gdzie kogoś takiego można znaleźć. Ogólnie możecie wykorzystać do tego najprawdopodobniej wampę, ale jest za duża. Aj, czy jednak nie możecie jej wykorzystać? Ale na pewno możecie wykorzystać postać typu, no oczywiście, jeśli macie dodatek, no to tutaj tego droida. O tego, którego, o tego na przykład, ale. Jeśli nie macie dodatku, to można wykorzystać tego gościa. O, dokładnie tak, śnieżnego szturmowca. Więc już wszystko jasne, powiedzmy. Więc bardzo fajnie, to jest misja ogólnie. To ją może zaraz wykonam, na początek może zdobądźmy te klocki. Jeden jest w tym miejscu, możliwe, że jest on nad nami jeszcze, na tym budynku. A drugi jest niby gdzieś właśnie, a w sumie tutaj coś jest zamknięte. A drugi jest o tutaj, czyli też możliwe, że nad nami właśnie, więc w sumie zobaczymy, czy tam jest jakieś przejście, czy coś takiego. Albo za nami. Dokładnie też być tak może. I tutaj popatrzcie, tutaj też powinna być misja i nie ma, chyba że tutaj coś się kryje. Ale też nie widać. W takim razie, no nie wiem, bo po prostu pójdźmy jakoś może
Tu coś niby jest, zobaczmy co to jest. O! 1 na 3. Proszę bardzo. O, mogę wejść na górę, tylko muszę jakoś się tam wydrapać jeszcze. To ciekawe, czy BB-8 da radę, ta kulka. albo wampa. Ale myślę, że gdzieś są schody tak jeszcze tak doną. Zaraz zobaczymy, w sumie tutaj raczej naokoło to niezbyt, ale jako szybko skubany. Ale ogólnie gdzieś tutaj po boku coś powinno być. O, tam są jak... O, popatrzcie, tam jest taki most. A, tu są schody, więc oczywiście od razu je wykorzystuję na swoją korzyść, jak żeby inaczej. I jest tutaj złoty klocek, dobra, musimy coś mu pomóc. Okej, musimy tutaj coś zasilić. Aha, potrzebujemy taki właśnie, taki zawód w wcześniejszym stylu, więc może on jest tutaj... O, tam jest klocek. Nie spać tylko, chciał, dobra, elegancko. Pod nami też jest klocek, tam jest klocek, cała masa tych klocków tutaj ogólnie jest schowana. No powiedzmy, że jest schowana, dokładnie. Więc świetnie, wszystko tutaj to wygląda. A więc tak, tutaj mogę w sumie na początek wziąć jeszcze ten klocuszek. Mogę, dokładnie tak. A popatrzcie, jak to wszystko jest tutaj zabezpieczone. Fazma, ale, no ale Fazma da radość, to już nie ma się czym przejmować. Fazmy bierzecie i wszystkich po prostu zniszczy. Wszystkich i wszystko też ogólnie. No i chyba mamy złoty klocek, czy nie mamy? Mamy, o nie, to jednak nie tak szybko. To potrzebujemy jeszcze naszego... kapitana, admirała, znaczy się Akbara, więc okej, może teraz będzie klocek, może nie, zobaczymy, może jakieś części, może coś innego. Ale jest klocuszek, więc świetnie. No i tak, ogólnie powinniśmy mieć jeszcze tutaj ten klocek kolejny, ale obstawiam, że to może być właśnie związane z tym, z tymi częściami trzema, więc może na razie to odpuśćmy sobie. Oczywiście wszystko w swoim czasie się znajdzie, ale o to nie ma się nawet co przejmować. Pójdźmy na początek może tutaj na dół, tu też w sumie są te dwa klocki, znaczy nie na dół, tylko tam do przodu raczej, do przodu chciałem powiedzieć. I te pokrętło szybko, poszukajmy, a następnie właśnie udamy się tutaj na dół lub gdziekolwiek indziej. Ja pytałem, że na przykład ono jest schowane, znaczy ukryte gdzieś właśnie w tym miejscu, bo tu coś mamy, a oczywiście jak nic innego nie ma, no to zapewne, ale włączyłem nagrywanie ogólnie? Włączyłem, okej, no to fajnie. W prawo, w górę, dobra. I to nie włączamy, to tutaj jest naprawdę coś sporo ukrytych rzeczy i to tak porządnie ukrytych rzeczy. No ale cóż, co to dla nas, co nie? Członku ruchu oporu. Ja też jestem członkiem ruchu oporu, wykonującym ważne zadania. Tak na początek może misję sobie porobię później, o tu może być ten zawód w sumie, czemu by nie sprawdzić tego? Wszędzie coś na pewno jest schowane. Na pewno coś właśnie jest wszędzie. O tyle można powiedzieć i to jest pewne. Bo nie wiem, gdzie to jest jakaś taka postać. Niech będzie w sumie Czubaka może być. Jeden klawisz. Dokładnie i zobaczmy, może tu jest właśnie ten zawód. Jest! O, popatrzcie, czyli dosyć spory kawałek drogi. To nie aż tak blisko, jak myślałem. Ale okej. Ja tam się cieszę. Kolejny. Złoty klocek będzie nasz, no i tutaj będziemy poddawać kwiatki, więc może tak nazwę odcinek. Podlewamy kwiatki, dokładnie, zawsze to jakaś nazwa jest, czemu by nie. Okej, zobaczmy, czy tak się właśnie stanie. Podlewamy złoty klocek w sumie może raczej. No, jak zwał, tak zwał w takim razie. Dobrze, no i popatrzcie, jaki wielki urósł tutaj kwiatuszek, a w tym kwiatuszku złoty klocek. Setny, nie, 101, mój błąd, więc świetnie. W górę odpuszczamy. I bierzemy tutaj postać właśnie taką, jak nasz Grumgar. I kolejny, ale ten błyskawicznie leci. Błyskawicznie, jak są obok siebie. Dobrze, to się nam udało tutaj zrobić. I pytanie brzmi, czy ja mam postać ognistą? Mam postać taką, która... A wiem, to był ten, szturmowiec. Nie. Chociaż... Ogólnie jak widzicie, to jest taka chłodziarka i nie wiem w sumie, czy jakbym go uratował od tak. Aha, ale... That way. Czekajcie. Bo mam tutaj na pewno gdzieś takiego szturmowca. To jest pewne. Który potrafi właśnie tym ogniem manewrować swoim, ale nie wiem, gdzie on dokładnie... Tutaj jest, dobra. Nie? Ale on ma charakterystyczną maskę. To ten na górze, dobrze, oto ten. O, jest, o, dokładnie, zobaczmy, czy to o niego chodzi. Czy też nie, ale chyba o niego.
Ale to ogólnie dziwnie jest, bo jak to działało, to powinno działać do końca. Ale dobrze, mniejsze o to, ważne, że się udało. Więc kolejny złoty klocek jest już nasz i tutaj mamy coś dla BB-8, więc mogę w sumie od razu to zrobić. Czemu by nie? Czemu by nie? Dokładnie tak, więc zobaczmy, o co takiego tutaj chodzi. Rozpocznij wyzwanie BB-8. Okej, eleganckie. No i mamy coś w stylu... Właśnie, nie wiem czego. Nie mam pojęcia, ale zaraz się dowiem. Ponownie, nie ma co się poddawać, trzeba próbować dalej. Aż w końcu się uda. Tylko jeszcze bym chciał wiedzieć, o co chodzi. Aha, takie buty, czyli na szybkim jeżdżeniu to mogę niszczyć. Dobrze, rozumiem, więc już wszystko jasne. Ok, 6 na 9, 7, 8, no i 9 jest tutaj. No i pięknie, tak się właśnie wykonuje misję i zdobywa złote klocki. Więc perfekcyjnie ukończone. To właśnie teraz zostało, więc można jechać dalej. Karbonitowy klocek jest w miejscu, o tym. A nie, mój błąd. Aha, tutaj nad tym, dobrze, tylko jak to, co tutaj zrobić? Tam ogólnie chyba jest woda. To spróbujmy wziąć postać właśnie jakąś panią, na przykład tutaj Rey gdzieś powinna być. Albo na przykład niech będzie Obhi Egre. A, co tu się stało przed chwilą? Okej, ona jest jakaś nieskoczna. No to bywa niestety. Gdzie jest Rey? Ty też nie możesz skakać. A może Rey też tak skacze? W sumie nie wiem, ale wydawało mi się, że chyba umie dwa skoki zrobić w powietrzu. Jak to zawsze bywało. Tu jest Han Solo, ona powinna być pod nim, no i jest. O, widzicie? Dwa skoki. No i o to chodzi, tak się skacze. Dokładnie, okej, no i tutaj możemy wziąć tego admirała Akbara i będziemy mieli karbonitowy klocek albo coś, co nas do niego doprowadzi, więc zobaczmy, co to takiego. Mam nadzieję, że od razu nam poleci, chociaż zobaczymy. Za moment. O, jest, elegancko. Więc to już chyba będzie drugi coś w tym stylu, na tej planecie. Okej, może wiecie co, zdobędźmy je wszystkie. A co tam? Tu jest jeden. Podobno tutaj jest gdzieś takie miejsce, gdzie właśnie można te karbonitowe klocki kupywać, czy coś w tym stylu właśnie z nimi robić. Więc może i też to przy okazji się zobaczy niedługo. Niby tutaj jest pode mną prosto, ale nie wiem w sumie jak to włączyć. Może coś tu trzeba zastrzelić, albo zrobić coś ciekawego. Nie wiem, mniejsza w sumie z tym. Kapitan Admirał Akbar potrafi. Więc jeszcze tutaj, chyba ty niestety już nie umiesz, jeśli się nie mylę i dokładnie tak się dzieje, ale może Major Kalonia, ale Obhi Egre też nie. No dobrze, wiecie co, odpuszczę te postacie. I wezmę po prostu jakiegoś Połuna Myrona albo na przykład podłucznika Bastiana. On takie rzeczy potrafi robić. No i powinniśmy tam właśnie w środku zdobyć kolejny karbonitowy klocek, więc myślę, że warto, no warto. I tak wszystko zdobędziemy, więc jesteśmy coraz bliżej celu naszego ostatecznego. Okej, tam obstawiam, że a tam jest w sumie złoty klocek, więc tak, tutaj te postacie gdzieś tam są, musicie poszukać ich po prostu. Ja skoro mam te roboty, to będę z nich korzystał na szybko, toksyczne obszary, dokładnie tak. I tak nie wiem, co tutaj jest ogólnie. Bomby właśnie coś poradzą. Nie. To mniejsza z tym, później to zdobędę. Okej, tu potrzebujemy postaci odpowiedniej. No to nie wiem, chyba tutaj generał Leia się nada ogólnie, tak mi się wydaje. Tylko gdzie ona jest? Była. Pamiętam, że była. Na pewno, o jest po lewej. Tutaj mamy w sumie nie ją, ale ma podobne włosy, więc może to działa. No nie, tak być nie może. Jak tam z czasem stoimy w tym odcinku? A, krótko. Spokojnie jeszcze, mamy dużo czasu, dobrze. Więc tak, a taka młoda Leia jest tu gdzieś? Nie ma, bym ogólnie wziął włosy jakieś, ale tu chyba nie ma. Dokładnie tak. Nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Gdzieś ona tutaj się schowała, ale wiecie jak to jest z tymi postaciami Lego. Jedni widzą, drudzy nie, potem drudzy widzą innych. Aj, teraz pierwsi nie widzą. Okej, nie wiem co ja tutaj powiedziałem, ale to nie jest ważne. Ważne, aby znaleźć Leję, której w tym momencie nie znajdę. A więc mówi się trudno i gra się dalej.
jak to ja mówię. Mówi się trudno i gra się dalej. Nie przejmujemy się, idziemy po prostu. Odpuszczamy to miejsce. Wszystko się zdobędzie bez najmniejszych problemów. Niedługim, nie krótkim, też może i czasie. A jak na razie lecimy po kolejny karbonitowy klocek, który jest już praktycznie przed nami. Może troszeczkę w dół raczej, ale zaraz gdzieś go zdobędziemy. On jest tutaj, z tyłu się schował. Albo w środku tego budynku. To jest bardziej prawdopodobna opcja, więc tak. Schodzimy właśnie z niego. I to jest ten budyneczek. Okej, zobaczmy. Ja tutaj nie byłem przypadkiem przed chwilą. Nie, to nie ten, to jest jakiś inny. Okej, no i tutaj są te karbonitowe klocki, więc Czubaka już za chwilę bierze się do roboty swojej. Dobra, jest Czubaka, rzucaj. Poleciało, od razu bierzemy BB-8, bo tam na dole coś do niego jest. BB-8, no był to, jest. Okej, karbonitowy klocek, nie mogę wziąć rąk. Okej, karbonitowy klocek jest już nasz, a my w tym momencie lecimy po kolejny. A ogólnie ja szukałem tamtego, a znalazłem jakiś inny. No mniejsza z tym. Okej, zobaczmy, co takiego tutaj się będzie działo. Właśnie w miejscu tym. Bo tam jest niby kolejna strzałka, więc może zaraz zobaczymy, co będzie. Może właśnie mi jakoś poleci dzięki temu. Aha, wszedłem do środka jakoś. A jak? A czy to ważne? Dokładnie, nie ważne. nie wiem. A w sumie tutaj... Okej, nie będę tutaj nic mówił. Czy tak miało być, czy też nie. Okej, 1 na 3, 2 na 3. 3 na 3, no jest, karbonitowy klocek jest, już nasz. A więc w tym momencie zdobyliśmy, jeśli się nie mylę, wszystkie karbonitowe klocki na planecie właśnie tej. A nie wszystkie, mój błąd, czy mam 5 na 6 w tym momencie. W tym momencie mam 5 na 6, tak? Czy nie? Dokładnie, 5 na 6, więc lecimy po ostatni. Mój błąd, przepraszam bardzo. Przepraszam, Borju. Tu jest misja. No to misję zostawiamy na potem. Misję zostawiamy na potem, tu nie ma. Ktoś musi wbić tym się z nimi co martwić, nie ma się o nie co martwić. Zdobrze mnie wykonać jeszcze w swoim czasie, ich jest tak cała masa. No spokojnie, bez problemu. Tutaj coś się zbuduje sobie, chyba to jest misja. Albo i nie. 1 na 5 to troszeczkę lipa, bo nie trzeba tego szukać wszędzie, ale poszukamy później. Wszystko się znajdzie. Dokładnie tak, no i niby gdzieś... Tylko dyskretnie. Gdzieś tu powinien być właśnie ten karbonitowy klocek, o w tym miejscu mniej więcej. Ale żeby go zdobyć oczywiście trzeba coś zniszczyć. O, tu jest właśnie ta generał, tak? O, dokładnie, jej nie mogę znaleźć. Nieważne, mniejsza z tym. Ale jest tutaj coś, mamy chyba włos. A, dla BB-8, dla TPO znaczy się, ale to chyba jest ogólnie jakiś, otworzy mi to, a zobaczymy zresztą. Mi się wydaje, że mi to otworzy właśnie te drzwi, po lewej stronie, okej, zielony, taki żółty i jakiś czerwony, pomarańczowy. Dobra, a może to nie te drzwi, zobaczymy, ale nie wiem, raczej drzwi, dokładnie tak się stało. I mamy tutaj złoty klocek. Aha, jakieś fajne przejście. Tak, tutaj jestem, to już pójdę do końca. Zobaczymy, co będzie tam dalej. Bo możliwe, że tutaj jest zamknięte. I do... Nie, otwarte. No ja nie wiem, mogłem normalnie przejść tędy, ale może się otworzyło w sumie z dwóch stron naraz. Nieważne, nie będę tutaj negocjował. Okej, zobaczmy, co mamy dalej. Aha, no tak, o to chodziło z tym. Poszło. No i poszło i powinniśmy mieć kolejny złoty klocek, ale to szybko leci w tym odcinku. Całą masę tego dozbierałem, ale jeszcze chciałem oczywiście karbonitowy zdobyć, by się przydało, nie mówię, że nie. Już 110 mam, naprawdę szybko. Okej, tutaj chyba jest jakaś misja po lewej, no to nie, tam jest niby ten złoty klocek, a może to było... A czekajcie. Moja E. A, proszę bardzo. Tutaj mamy coś typu tworzenia postaci. Włosy, głowy, kształt głowy, korpus, ręce, dłonie. O, dłonie. Ale nie, nie chcę dłoni, ja chcę coś fajnego. Losowo, nas. O, dokładnie, chciałem właśnie zmienić broń. I proszę bardzo, kryptohiru. Kryptohiru. No logiczne.
Okej, co to jest? Ciężki blaster, jakie fajne. Miotacz ognia, no to nie. Tu mamy jakiś taki gruby mieczyk. Biały miecz świetny, a biały. A, no i tak się świeci. Dobrze, ważne, że coś tam zrobiliśmy. Bardzo fajnie, czyli tutaj się tworzy postacie, okej. A ogólnie na mapie... Oto... Aha, to jest właśnie kreator postaci. A ciekawe, co jest tutaj. Ciekawe, co jest tam. Zobaczmy sobie, to chyba było miejsce tu. A nad nami coś. O, to nad nami to już tak średnio, ale tutaj niby coś jest znowu. Cała masa rzeczy. O, proszę bardzo, znalazłem karbonitowe klocki i dzięki nim możemy sobie właśnie jakieś tam rzadkie postacie zdobywać i zobaczmy, jak to działa. Jak widzicie, działa to w sposób taki. No i proszę Państwa, mamy postać. Mamy postać, normalna postać po prostu, ale jest takie coś innego. I bardzo fajnie, te postacie są darmowe. Bodajże. Tak, są darmowe. Więc można je wymieniać właśnie w tym miejscu. No i co by tutaj dalej? Myślę, że to pewnie jeszcze tu może są jakieś postacie albo misje w sumie. Okej, czyli w takim razie bardzo fajnie. Długo sobie oczywiście kupimy. Kupimy wszystkie, jak będę miał wszystkie, jak na razie wszystkich nie mam. Ale może jeszcze w międzyczasie kupimy pojedynczo kilka sztuk. A teraz na szybko zobaczę jeszcze, czy coś działam z tym kryptonitowym, karbonitowym klockiem, czy już niezbyt... O, jest, elegancko. No i mamy dla BB-8a coś i zapewne właśnie to jest tym, czego szukamy, więc musimy... Ojej, to jest takie trudne. Jak świat gorszych zagadek nie stworzył. To jest najtrudniejsze. Dobrze, jeszcze raz. Nie, już nie. No i co, mamy czy nie mamy? Mamy. Aha, w takim razie świetnie, karbonitowy klocek. Aha, BB-8em nie da się zbierać klocków karbonitowych. I ogólnie tą postacią też się nie da zbierać. Bo może tu nie... Może go tutaj nie ma. A no właśnie, tutaj może jest. O, popatrzcie, tutaj możemy sobie kupować ogólnie mini... Ogólnie... Tak, jak to się nazywa? No właśnie, dodatki. Więc też dosyć ciekawe. Ale no niepotrzebne są te dodatki. Znaczy kupiłem i tak w sumie dosyć dużo już ich. Tyle potrzebowałem, jak wiem, na chwilę obecną. No i popatrzcie, jest ten karbonitowy klocek w miejscu tym. A proszę, proszę, już wszystko widzę, już wszystko jasne. Okej, okay, Jedi. Albo Darth Vader na przykład. Nie, tu musi być chyba bardziej ktoś dobrej strony mocy. Czyli Luke Skywalker, ale gdzie jest Luke? Nie, Luke jest tutaj. Nie ma Luke'a. Kylo Ren jeszcze nie potrafi. No nie, spróbuję w sumie jeszcze tym. O, tym się da, to chyba jednak nie potrzebowaliśmy dobrej strony mocy, tylko wojennej jakiej. No i w ten oto właśnie sposób mamy kolejny karbonitowy klocek i tym sposobem mamy wszystkie na planecie. Na planecie właśnie tej Dekwar, czy jak tam się wymawiam, no, jak mówiłem, możecie mi napisać, byłbym wdzięczny. No i statystyki tej planety jest 6 na 6 karbonitowych klocków, 18 na 42 złote. I jeden wykonany wyścig, więc naprawdę zostało nam niewiele. Musimy po prostu wykonać... Ile jest tych misji? 1, 2, 5, 6, 6, 8 misji nam zostało do zrobienia, plus jeden wyścig, 9 misji, to jest 9 złotych klocków, a reszta złotych klocków, znaczy no, każda misja daje złoty klocek, a reszta jest tutaj po prostu na planecie, że trzeba ich szukać, więc naprawdę to jest malutko, a więc myślę, że kilka odcinków i kolejna planeta będzie ukończona. A teraz na samo zakończenie lecimy, kupimy tamtą postać i kończymy ten odcinek. Oczywiście BB-8 niech sobie tym razem pojeździ. Zawsze będzie może nieco szybciej. No i myślę, że będzie. I myślę, że fajnie. Bo całkiem... O! A nie, okej, myślałem, że to jest... Tam. A to jest, generał Leia oficjalny. Coś włosy zmieniłaś tu troszeczkę. No ale okej, mniejsza z tym. Bardzo fajnie. Postać kupiona. I tutaj mogę coś budować, ale zobaczymy w sumie jeszcze co. To jest kolejna ta skrzynka, 2 na 5. Oto jest najgorsza rzecz, bo tutaj nie jest to zaznaczone, tymi strzałeczkami i trzeba po prostu szukać wszędzie. Znaczy może nie jest to najgorsza rzecz, ale tak ogólnie sobie mówię w tym momencie. Oto mam misję. Te misje podbiłem, dopiero teraz je tak jakby aktywuję. No dokładnie tak. Więc cóż, podawać, no cóż, nic. Okej, okay, w takim razie dobrze. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, wpadnijcie na fanpage'a, trzymajcie się, cześć!